zaprosiłem na naszej kolejnej podróży wakacyjnej z biblioteką. Już Państwo doskonale ten cykl znacie. Dzisiaj o parkach narodowych USA opowie nam doskonale znana nam i zaprzyjaźniona z naszą biblioteką Elżbieta Holeksa-Malinowska. Ela mieszkała w Stanach przez wiele lat, więc miała okazję rzeczywiście pozwiedzać je bardzo solidnie i dzisiaj nam o tym opowie. Zapraszam Państwa serdecznie. Podróżnicza, tak, ponieważ miałam to szczęście, że mieszkałam przez 12,5 roku w Stanach i wielkie szczęście, że dałam radę podróżować i zwiedzać wspaniałe miejsca, unikalne w skali światowej. Część to są parki narodowe, część to są niby zwyczajne miejsca, ale też unikalne. No i dzisiaj na zaproszenie biblioteki będę o tym opowiadała. Większość parków, zdecydowana większość, znajduje się w zachodniej części, z czego na dość małym terenie, w stanie w Utah, znajduje się ich kilka i zaprosiłabym do zwiedzenia Juty przede wszystkim oraz do zwiedzenia części Kalifornii. Dla mnie najważniejszym parkiem narodowym jest Yosemite National Park, który znajduje się w Kalifornii, a w Utah coś, co mnie bardzo urzekło, to jest Bryce Canyon. Tam każdy, kto pojedzie w tamte strony, musi zawędrować i zobaczyć to. W Stanach przede wszystkim się pracuje. Na wiersze jest mało czasu, bo trzeba kiedyś odpoczywać i nic nie robić. Natomiast tak, napisałam chyba 3 lata temu książkę i ta książka już jest praktycznie na wyczerpaniu, w której opisałam mój pobyt w Stanach, jak również te wszystkie wielkie podróże.